Zawodnik TTSK Katim Tarnów Krzysztof Kusak zwyciężył w trzeciej rundzie Time Attack Poland. Zwycięstwo w zawodach spowodowało, że Tarnowianin został liderem w klasyfikacji kierowców startujących pojazdami do 140 koni mechanicznych. To już trzecie podium Kusaka w tym sezonie. Dotychczas tarnowski kierowca dwa razy zajmował drugą lokatę. Kolejna runda Time Attack Poland odbędzie się już 2 czerwca w Miedzianej Górze na torze Kielce.